Cześć. Dzisiaj zobaczymy, wy zobaczycie sobie coś innego, mianowicie Atem Mini Pro od Blackmagica. To jest taki, powiedzmy, mikser wideo grabber z wyjściem USB-C, z wyjściem internetowym do streamingu i takich różnych ciekawych rzeczy, które, powiedzmy, ja też tutaj sobie w jakimś tam zakresie uskuteczniam, ale to jest taka konsoleta, która może zastąpić całego kompa praktycznie. Jest to samodzielne urządzenie. Klient to dostarczył z informacją, że uszkodzone zostały dwa porty HDMI, wejściowy i wyjściowy. No to dość duża lipa, jeżeli wyjściowy port się uszkodził, no bo jeżeli ktoś tutaj sobie miksuje wideo do jakiegoś grabera zewnętrznego czy cokolwiek, no to nic nie wychodzi tak naprawdę. Rozkręcimy sobie to urządzenie i zobaczymy, co tam uległo uszkodzeniu. Dzięki temu też może powstanie mały teardown. Może sobie tam gdzieś podpatrzyłem, jak to się rozkręca. Dzięki temu pójdzie to troszeczkę sprawniej. Jeżeli oglądacie Dave'a Jonesa, to pewnie widzieliście, że on też rozbierał takie urządzenie, ale w wersji Extreme, czyli praktycznie dwa razy większe. Teraz tylko pytanie, czy tu jeszcze była jakaś śruba po środku, czy też nie. Wygląda, że coś tutaj chyba jednak jest. Trzeba sobie podważyć tutaj tą naklejkę. O, właśnie. Jest jeszcze jedna śruba. Co, teraz pójdzie sprawniej? Tutaj naokoło są takie plastikowe zaczepy. O, właśnie, trzeba je niejako poodpinać. O, teraz ewidentnie zaczyna się to wszystko luzować. Uważajcie z otwieraniem tego urządzenia, bo tutaj są jeszcze dwie rzeczy. Zasilanie wentylatora i tasiemka od klawiatury. Część śrubek sobie schowam. I kręcimy dalej śrubki. Chyba są takie same. Przynajmniej na pierwszy rzut oka wydają się wszystkie takie same, więc nie będzie problemu. Jeżeli coś wam się pomyli, to się nie pomyli, bo są takie same. Śrubek jest tutaj więcej, są schowane też pod naklejkami. Gdzieś tu jeszcze coś jest. Naprawdę solidnie jest to przykręcone, jak na takie, powiedzmy, dość niewielkie urządzenia, to jest to dość masywne, ciężkie.
takie sprawia wrażenie naprawdę solidnego, solidnego sprzętu. Jeszcze coś tutaj jest. Ojejku, jeszcze jedna śruba. Naprawdę. Ktoś tutaj sobie, nie, producent sobie nie pożałował. No i się dostaliśmy do środka. Coś tutaj jeszcze wymaga odkręcenia, żeby uwolnić płytę główną. Wkręty chyba wszystkie wyszły, ale jeszcze gniazdo zasilania ma taką nakrętkę. O, elegancko. Penseta przypasowała bardzo dobrze. O, jest kawał takiego. Chyba to jest stalowe, to nie jest aluminiowe. Naprawdę dzięki temu, może taki zabieg, ale dzięki temu to trochę waży. Trzeba będzie zobaczyć, jak tutaj mi się wydaje, każdy port HDMI ma swój układ odpowiedzialny za jakby obsługę tego portu. Więc możliwości uszkodzeń jest kilka. Mógł się uszkodzić ten układ lub jakaś drobnica. Tutaj jest układ D12, to możliwe, że jest jakieś zabezpieczenie linii danych. Chociaż obsługuje, znaczy to jest, w sensie ten układ jest dość mały, a linie HDMI są zdecydowanie, powiedzmy, bardziej liczne. Rzućmy sobie okiem, jak to wygląda pod mikroskopem. Zobaczymy sobie pierwszy port. To jest chyba ten pierwszy. O, coś tutaj już widać na układzie, który jest opisany jako MU4H i właśnie na literce H jest jakieś wybrzuszenie. Bardzo możliwe, że ten układ uległ uszkodzeniu, spaleniu dosłownie. No, jest uszkodzony mechanicznie. A pierwszy, nie, to nie jest pierwszy port, to jest port wyjściowy. Jak wygląda? No chyba dokładnie właśnie tak samo. Ten jeszcze odkształcił się troszkę, nie wiem, bardziej. Też na literce H, powiedzmy, dokonał żywota. Rzucimy sobie jeszcze okiem, jak to wygląda pod kątem poboru prądu. Nie mam niestety dostępu do zupełnie sprawnej sztuki takiego Blackmagica. Więc zobaczymy, czy termowizja coś pokaże. Urządzenie jest opisane jako możliwe do zasilania z dość całkiem sporego spektrum napięć od 9 do 20 V. Więc całkiem spory zakres, taki typowo, powiedzmy, terenowy. Jest przewód zasilający, jest podpięty do pierwszego kanału. Plus zdaje się w środku. No, pobór prądu na dzień dobry ma to dość spory. Ok, idę po kamerę termowizyjną i zobaczymy. Pierwszy port i zasilamy. No, coś tam właśnie świeci w tej okolicy, czyli wydaje się, że to jest ten właśnie układ. A na wyjściowym porcie układy z pewnością są uszkodzone. Usunę je. Jest układ, który w tej chwili jest na porcie wyjściowym. Dodam tutaj topnika, cyny.
Dobra, trzeba by to uruchomić i zobaczyć, jak teraz to się będzie zachowywało. Czy inaczej, czy tak samo. Czy prąd pobierany będzie mniejszy? Prąd jest nadal wysoki. Nie jest to takie jednoznaczne, jak mi się wydawało, no ale zobaczymy. OK, podłączyłem sobie tego Atema po przelutowaniu układów, w sumie to po ich demontażu tak naprawdę. Jest sobie tutaj, ma podłączone źródło obrazu, wyjście i żeby wam pokazać, że to wyjście jest teraz aktywne, to patrzcie, co się stanie. Wyjście działa. Jest właśnie z tego Atema podłączone do komputera, więc ogólnie temat wydaje się załatwiony. W tej chwili to jest podgląd z okienka w 1080p, bo to urządzenie tylko taką rozdzielczość obsługuje, ale jakby pomogło. Usunięcie tych zwartych układów pomogło. Zaraz sobie wlutujemy nowe układy i zobaczymy, czy dalej to będzie funkcjonowało. Port wejściowy, pierwszy port wejściowy. Nałożę tutaj nowej ceny. OK. I w to położymy nowy układzik, jeden z tych nowych układów. Ale właśnie widzę, że rozstaw, no tak powiedzmy, pasuje nie do końca. Troszkę inny pinout jest. Ale może coś z tego będzie. Widzicie, nie do końca się to pokrywa. Będzie trzeba tego tak przesunąć. Dobrze mi się to wydaje. No nic, zobaczymy, co z tego wyniknie. OK, układ może nie jest polutowany idealnie, trzeba było trochę taką sztukę zastosować, ale nie jest źle. Porty polutowane, trochę zabawy z tym wszystkim było. Niestety nie udało się tego zrobić, powiedzmy, idealnie.
raster układów nie pasował. Był trochę przesunięty. Ogólnie trudno jest dostać takie układy. Przynajmniej mi się ta sztuka nie udała od tak. Więc zaraz uruchomię i zobaczę, czy działa, czy nic się niejako nie spaliło. Stąd mam wyjście. Tu obok mam kabel z wejściowym sygnałem. Odpalę jeszcze MacBooka. No i patrzymy, co się dzieje. Prąd w miarę rozsądny. Jest obraz na USB-C, więc wejściowe źródło działa. A wam pokażę, że ten obraz też jest. Tutaj jeszcze mało co widać, no z tej obrazek jest. A żebym nie kłamał, obrazek też jest, więc działa. Urządzenie zostało de facto naprawione. I też widzicie właśnie teraz w tym ujęciu, w sensie w tym ujęciu, jak wygląda możliwość tego Atema. Można sobie definiować albo po prostu CAD i takie tam jakieś przejścia. O, właśnie coś takiego. Co prawda to operuje tylko na jednym źródle, musiałbym więcej urządzeń tutaj podłączyć, ale muszę powiedzieć, że to jest dość ciekawy patent. Jakby to 4K oferowało, to może bym się tym zainteresował, albo zanim bym się zaczął bawić OBS-em. Ale tak czy siak działa. Czyli w drugą stronę. Atem Mini naprawiony.